Nowe koszulki i inne gadżety u juniorskiego, świąteczne z panią Teodor, spigi oraz inne. Na którą zdecydujesz się ty? Więcej na juniorski.pl. No siemanku, szydubanku, z tej strony Tomi and welcome back to Evilnun 2. Panie moi drodzy, powiem wam co się teraz stało. Ja już mam po prostu tej gierki dosyć. Jak sami widzicie, załączyłem na Ghost Mode, ponieważ możecie wbić do mnie na Discorda. Sami widzieliście, że grałem w tą gierkę od 3 godzin. Przez 1,5 godziny grałem w tą gierkę, żeby ją przejść na easy. Gra jest tak ciężka, że tego się po prostu nie da ogarnąć. I muszę wam powiedzieć, że już byłem przy wyjściu i złapałem je kurczaki, bo na samym końcu jest, są chyba te wszystkie kurczaki uwolnione. I to nie jest normalne, bo one później są tak jakby uwolnione. Mówiliście mi, żebym użył tego egg gun, ale egg gun też po prostu nic nie da. Bo jeżeli ja nie mogę mieć dwóch przedmiotów naraz w ręce, na przykład strzelać i mieć w kieszeni jeszcze kluczyka, to ten egg gun nie ma sensu. Bo co mi z tego, że jak na przykład sobie tutaj strzelę w kogoś, jak to się mówi? Strzelę sobie tutaj w kogoś tym jajkiem, skoro on i tak tylko raz dostanie, o, otrzepie się i od razu na mnie leci. Napisałem do twórców tej gierki, żeby usprawnili tą grę, ponieważ jest tutaj też dużo bugów. Nie ma wszystkich przedmiotów na mapie. Gra na easy jest za ciężka. I ogólnie jest po prostu masakra, jest po prostu masakra. I stwierdziłem, moi drodzy, że ja wyrzuciłem cały projekt mój dzisiejszy, który nagrałem właśnie 15 minut temu, przez 1,5 godziny nagrywałem tą Evilnun 2, że stwierdziłem, że nie, ja tej gry nie przeszedłem i nie mogę wam dać takiego materiału. Zagrałem jeszcze raz, zbugowały się przedmioty, stwierdziłem, że nie, wyrzucam znowu ten sam projekt, wyrzucam jeszcze raz, ponieważ to nie jest normalne. To nie jest normalne. Później nie działały mi tutaj te recepty i tak dalej. Też była taka troszeczkę głupia sytuacja. Później nie potrafiłem znaleźć kluczyka. Później nie potrafiłem znaleźć jak to się mówi? Tuszu. I była po prostu lipa. Później wyszedłem stąd i ona tutaj od razu stała i od razu mnie zabiła. Także stwierdziłem, moi drodzy, że tak czy siak sobie dzisiaj nagramy ten odcinek, bo planowałem, że nagram właśnie Evilnun 2, jak to sobie przechodzimy. Ale z tego, co mi też pisaliście, nie umiecie tej gierki przejść. Znaczy, paru osobom tam oczywiście udało się przejść, chwała im za to i tak dalej. Nawet się teraz Apolinka śmieje, że znowu gra junior w Evilnun 2. No bo przecież muszę to przejść, wam pokazać, jak to się gra. Ale zagramy sobie na Ghost Mode. Ja już się nie chcę denerwować, moi drodzy, naprawdę, głowa mnie boli. Jeżeli chcecie zobaczyć pro gracza w horrory, to idźcie, moi drodzy, do Disowskiego. Disowski to już na bank przeszedł na Nightmare Mode, Darker Mode i tak dalej. Na bank mu się to udało przejść. W ogóle gram też na emulatorze, ponieważ na emulatorze jest łatwiej niż na komórce, bo gra nie jest dobrze zoptymalizowana. Ja wiem, że ja teraz tutaj troszeczkę dużo narzekam, ale tak to już się po prostu zrobiło. Dobra, powracamy do gierki. Mamy teraz tak, wodę. Potrzebujemy wodę po to, żeby zrobić sobie tą receptę jakiegoś tam poison. To już wiemy. To już po prostu, w ogóle mam nadzieję, że tutaj wszystkie przedmioty będą na tej mapie. Raz, dwa, cztery tylko green potion potrzebujemy. Tu już jest linijka, także jest dosyć spoko. Bo jak już linijka jest na tym miejscu, to powinny być wszystkie przedmioty chyba gdzieś tutaj powinny być. Tak mi się wydaje. Tu już mamy okularki, więc też już jest ok. Rzucamy sobie tymi okularami, żeby szkło sobie stamtąd ściągnąć. Tu mamy to, tu mamy to. Jeszcze tylko i wyłącznie potrzebujemy ink. Miejmy nadzieję, że to się bardzo szybko przejdzie. Co to jest ink? To jest tusz. Jeszcze potrzebujemy green potion. Moi drodzy, tego szukania tutaj, tego wszystkiego jest po prostu masakra, bo ona potrafi, ta Evilnun potrafi wszystko usłyszeć. Nawet jak ja się poruszam, nawet jak ona poszła już z tej mapy, bo tu jest w ogóle coś takiego, że oni się pojawiają na tej mapie i później z tej mapy schodzą. Idą sobie po prostu gdzieś indziej, żeby gracz miał możliwość poszukania sobie tych wszystkich przedmiotów. Wiecie, o co chodzi? To ona i tak później słyszała i mówiła, have you heard something? I tak jakby przychodziła z innej mapy tutaj, przychodziła do mnie i od razu mnie goniła i mnie potrafiła załatwić. Moi drodzy, nie chciałem rzucać tego odcinka, bo ja się tam mega denerwowałem. Jak sami dobrze wiecie, ja się mega denerwuję na takich gierkach. I stwierdziłem, że po prostu zagramy sobie jeszcze raz na Ghost Mode. Przepraszam was za to, że zagramy sobie na Ghost Mode, ale chcę wam pokazać, jak się tą gierkę przechodzi. Co my teraz potrzebujemy? Potrzebujemy ink, czyli potrzebujemy tuszu i potrzebujemy jakiś tam green potion, czyli zielone coś tam. Miejmy nadzieję, że tutaj się wszystkie przedmioty pojawią, bo już widzę, że
nie ma nigdzie tuszu i to może być taka troszeczkę lipna sytuacja, bo jeżeli nie będzie tuszu, nie będzie gdzieś Green Potion, to niestety, ale możliwe, że po prostu znowu się ten przedmiot nie pojawił na mapie. Dobra, lecimy tu, może tu jeszcze coś, nie, tutaj też niczego nie ma, więc moi drodzy, musimy jeszcze tutaj otworzyć szufladkę i w szufladce jest greenhouse, ale do tego greenhouse chyba nie musimy iść, ponieważ te wszystkie przedmioty powinny być tu. Czekajcie, tu nic nie ma, tu nic nie ma, jest lipa, muszę wam powiedzieć. Dobra, lecimy teraz tu, locker, ok, green potion potrzebujemy i green potion musimy dać 4. Przeczytaliśmy sobie kartkę w ogrodzie, gdzie musimy stworzyć miksturę usypiającą, gdzie dwie krople wody potrzebujemy. Potrzebujemy dwie krople ink, właśnie tego tuszu, i 4 krople green potion. Na razie nie potrafię tutaj niczego znaleźć, jest taka troszeczkę lipa, bo jeżeli tutaj nie będzie green potion, to już ink też już raczej nie znajdziemy. Lipa, muszę wam powiedzieć, a Polinka się dalej śmieje. Dobra, idziemy tutaj. Tu coś jest? O, jest, jest ink! Jest ink, więc jest dobrze. Potrzebujemy tego 2. Dobra. 2 i 4 green potion. Miejmy nadzieję, że green potion też się pojawił na mapie, żeby nie było sceny. Dobra, jeszcze raz. Raz i 2. Dobra, i jeszcze 4 green potion potrzebujemy. Green potion najprawdopodobniej będzie w tej klasie, bo nie zdążyliśmy sobie tutaj jeszcze wszystkiego ogarnąć. A green potion jak nie było, tak nie ma. Ale czy mogą być 2 przedmioty w jednej klasie? Może tak być, ale nie jestem pewien. W ogóle na kolejnym odcinku sobie po prostu pochodzimy tutaj, posprawdzamy wszystkie obrazki, poprzeczytamy sobie tutaj, wszystkie... tu jeszcze coś będzie, miejmy nadzieję... Nie, jeszcze jedno tutaj zostało. No i już nie ma green potion. Już najprawdopodobniej na mapie nie ma green potion, ale nie jestem jeszcze pewien. Nie chcę się tutaj zniechęcać, bo musimy to, moi drodzy, poszukać. Ale najprawdopodobniej może być tak, że nie ma green potion na mapie. I nie ma w tej gierce czegoś takiego, że poszukamy sobie teraz tych wszystkich przedmiotów, albo raczej dostaniemy tutaj taką wskazówkę, gdzie ten przedmiot się może znajdować. Tak jak to miało miejsce w Ice Cream 3. I może... O, nie ma, nie ma. A jeszcze tutaj może być, dobra? Ostatnia szafka. Jest! Jest! Dobra! Co wam chciałem powiedzieć, a was nie skłamać? Na następnym odcinku sobie poszukamy tutaj jakichś sekretów, poczytamy wszystkie kartki, ponieważ są tu jakieś kartki, znaczy zdjęcia są tutaj, musimy je wszystkie poczytać. Dobra, raz, 2, 3, 4. Dobra, bierz to. Pyk. Okej, okay, dobra. W ogóle miałem też coś takiego w tej... Tutaj w ogóle są jeszcze to szkiełko, jest jeszcze ruler potrzebujemy. W ogóle tutaj w tej gierce było coś takiego, że mimo że stworzyłem dobry... ten sleep potion, to co tutaj potrzebujemy, żeby stworzyć tą miksturę, to i tak mi gierka mówiła, że i tak coś jest źle, więc była taka troszeczkę dziwna sytuacja, muszę wam powiedzieć. Ale no dobrze, broken ruler, potrzebujemy to, żeby sobie otworzyć kolejne przejście, ale to już wiemy, to już wiemy. Ja wam za chwileczkę pokażę, co tutaj trzeba dalej robić. Dobra, rzucamy sobie ten... ten ruler i ciśniemy, moi drodzy, dalej. Co jeszcze tutaj u góry potrzebowaliśmy? Coś tutaj... A, szkiełko? Chyba szkiełko tu jeszcze było. I moi drodzy, musimy zejść sobie na dół. Dobra, bierz teraz ten lens. Okej, okay, spoko. Musimy teraz zejść sobie na dół i musimy się spotkać z ojcem od rodzika samochodzika. W ogóle pisaliście mi też w komentarzach, dużo mi pisaliście w komentarzach, że najprawdopodobniej protagonista, którą gramy, to jest właśnie młody Rod. Ale wątpię, żeby tak było. Wątpię, żeby tak było, ponieważ rodzik samochodzik, chociaż może, może tak jednak być, bo pamiętacie, że jak graliśmy sobie w Ice Cream 3, to tam były takie, co tam było? Tam były takie cutscenki, gdzie on właśnie był też w takiej ala szkole, gdzie tam też jakieś Jezusy były i tak dalej na ścianach, więc możliwe, że ojciec od Roda z samochoda, rodzika samochodzika, przyjeżdżał tutaj do tej... do tego kościołu, do tego, za chwileczkę wam pokażę, gdzie on tutaj będzie jeździł, z tymi lodami i spotkał się najprawdopodobniej też z protagonistą, którym gramy właśnie w Evil Nun 2. Tak też może być, chociaż nie jestem pewien, bo zauważyliście, że ręka oraz też tutaj te, jak tutaj rzucamy przedmiot, zobaczcie, widzicie, to jest tak samo praktycznie ubrane, co rodzik samochodzik, ten gruby taki rodzik samochodzik w Ice Cream 3, gdzie były właśnie... O, nie zadziałało? Okej, zadziałało.
gdzie oglądaliśmy właśnie te cutscenki w Ice Cream 3, gdzie on był taki gruby i był mniej więcej tak samo ubrany. No nie może się okazać prawdą, ponieważ musimy tutaj czekać na kolejne aktualizacje tej gierki. Ale no dobra, komentujmy sobie tutaj troszeczkę tej gry. Sami widzicie, że wziąłem sobie szkiełko z roztrzaskanych okularów. Musimy to wkręcić tutaj w teleskop, bo ten teleskop nam za chwileczkę będzie potrzebny. Po co? Za chwileczkę wam pokażę. W ogóle weźmy sobie tutaj od razu też ten crowbar, ponieważ crowbar zawsze wisi w tym samym miejscu i to jest fajne, bo crowbar będzie potrzebny po to, aby się dostać do czwartego chaptera, że tak powiem. Dobra, zejdźmy tutaj na dół, odłamiemy sobie tutaj za chwileczkę przejście do kolejnego chaptera. Okej, dobra. Odginamy to. Okej. Spoko. Dobra, zrzucamy to tutaj. Potrzebujemy baterię. Lecimy teraz, moi drodzy, z baterią, ponieważ to trzeba załatwić, żebyśmy już sobie później tam takimi lampkami strzelali. Ja za chwileczkę wam powiem, o co dokładnie tutaj chodzi. Dobra, w ogóle na tym odcinku, który nagrałem i wam nie pokażę, bo już go i tak wyrzuciłem, to mega dużo krzyczałem, ale tak mega dużo. Dobra, loose cables, you connected the battery, jest dobrze. Więc teraz, moi drodzy, ciśniemy sobie znowu na dół. W ogóle twórcy tej gierki stworzyli coś takiego, że zobaczcie w ogóle, że chaptery, albo raczej te pomieszczenia na mapie trzeciej i czwartej są mega wielkie, a tak naprawdę jest tutaj mało do załatwienia. W ogóle musimy się jeszcze wrócić, ponieważ wziąłem to sobie teraz tutaj, musimy się jeszcze wrócić, tego też tutaj mega długo szukałem, jak to tutaj wszystko ogarnąć, a wystarczyło, że przeszliśmy sobie tu, przeczytaliśmy tą kartkę i widzimy, że jest kod 1082. Ten kod będzie nam potrzebny po to, żeby wyciągnąć kości. Tak, kości. Za chwileczkę wam pokażę, jakie kości. 1082. Napiszcie koniecznie w komentarzu 1082, żebym zapamiętał, bo ja znając życie za chwileczkę zapomnę. Idziemy na górę. 1082. Napisałeś koniecznie w komentarzu? To dobrze. 1082. Dobra, wyłazisz tutaj. Musimy iść tędy. Nie wiem dlaczego, ale musimy zrobić tutaj coś takiego. Holy water, że musimy tutaj zapoizonować ją, czyli musimy ją... 1082. Czyli musimy zarazić tą holy water. Tak jakby tutaj wszyscy mieli za chwileczkę zasnąć. Nie wiem dlaczego. Dobra. 1082. Dobra, udało się, moi drodzy. Ciśniemy teraz tutaj fajnie, pięknie. Dobra, bierz mi teraz to femur. Okej, weź ten femur, to jest w ogóle jakaś kość z tego, co mi się wydaje. I co my teraz tutaj musimy zrobić? Spójrzcie w ogóle, że tu jest taki dzwoneczek. Naciskamy tutaj. Dobra. Idziemy tu. Okej, spoko. Wchodzimy na górę. I tutaj jest druga zakonnica, która je cały czas lodem. My musimy sobie tutaj otworzyć to okienko i musimy zrzucić, zobaczcie, box of ice cream, czyli musimy sobie zrzucić tutaj pudełeczko z lodami. Lody się przewróciły, jak tutaj za chwileczkę przyjdzie ta zakonnica, ja w ogóle to sobie tutaj zostawię, jak ta zakonnica tutaj za chwileczkę przyjdzie z dołu, ponieważ myśmy tam na dole zadzwonili i ona sobie tam na dół zeszła, bo najprawdopodobniej ktoś tutaj przyszedł się pomodlić, więc ona tutaj od razu poszła sobie to sprawdzić. Co tutaj w ogóle wszystko jest? O, przyszła chyba. Nie, jeszcze nie, to ta druga zakonnica przyszła. To, moi drodzy, ona zadzwoni później do rodzika samochodzika. Zobaczcie, że ona teraz tutaj idzie i ma klucze. Klucze do głównego wyjścia. Zdenerwowała się, że lody spadły. O! Aha! Idzie zadzwonić, widzicie? Ona teraz idzie zadzwonić. Holy water, to już mam, to już tam wszystko zrobiłem. Dobra, idź tutaj szybko, Gami. Czy on teraz już tutaj poszedł zadzwonić? Nie, ona... No teraz zejdzie na dół i chyba stąd będzie dzwoniła, z tego co mi się wydaje. Chociaż nie jestem pewien. W ogóle, no zdenerwowałem się na tą gierkę, ale muszę wam powiedzieć, że jest też tak profesjonalnie zrobiona, ponieważ tutaj niby są cztery mapki. Zobaczcie, że ona teraz dzwoni po rodzika samochodzika. Zobaczcie, że niby tutaj są cztery mapki, ale to jest wszystko tak jakby ze sobą interaktywne. Ona za chwileczkę tutaj wyjdzie, ona w ogóle teraz czeka na rodzika samochodzika. Rodzik samochodzik już przyjechał! Oh my god, miałem wam pokazać rodzika samochodzika, bo na takim motorze przyjeżdża. Miejmy nadzieję, że zdążę jeszcze. O nie, szybko. Rodzik samochodzik przyjechał, uciekaj szybko. Oh my god. O, widzicie, zadzwonił i ona teraz wychodzi. Nie wiem, czy zdążymy, bo my musimy zrobić teraz coś takiego, że lecimy szybko tu. Gierka cały czas idzie tak jakby, mimo że jesteśmy teraz na innych mapach, to gierka cały czas idzie. Dobra, lecisz szybko. W ogóle nie wiem dlaczego w tym miejscu tutaj nie ma odgłosów, ale tu jest też w ogóle też coś zbugowane. Patrzcie teraz to. Teleskop, dobra, widzicie? I przyjechał rodzik samochodzik na tym motorze.
on jej daje kolejne lody, ona jej bardzo dziękuję, ponieważ te lody po prostu spadły. My tutaj też byliśmy w tym pomieszczeniu. Tu jest... musimy teraz zrobić coś takiego. Nacisnąłem teraz spację, albo raczej ten przycisk tutaj, ponieważ on spowodował, że wybuchło tutaj światełko. Ja do tego miejsca, moi drodzy, doszedłem, ale zostało mi tylko i wyłącznie ostatnie żyćko. Widzicie? Ona się tutaj tak jakby cały czas... Nie wie, co się dzieje, widzicie? Bo tutaj tak jakby cały czas te żarówki sobie tutaj rozwalamy i ona wchodzi do tamtego pomieszczenia i tu jest w ogóle ten kościół. To jest akurat fajne zrobione w tej gierce, bo to jest wszystko tak jakby ze sobą połączone. Tu jesteśmy w ogóle też w jakimś budynku. I tu jest po prostu... Czy mogę stąd wyjść? Nie, stąd się wyjść nie da. Ale widzicie, tam jest w ogóle ten ogród. Więc do tego ogrodu teraz musimy iść. Ponieważ tam, moi drodzy, mamy już ostatnią rzecz, która nam jest potrzebna do ucieknięcia z tej mapki. Czyli main door key. I właśnie, tak jak wam powiedziałem, do tego momentu doszedłem. Miałem ostatnie żyćko i wiedziałem, że tego nie przejdę. Wiecie, dlaczego wiedziałem, że tego nie przejdę? Ponieważ jak już gramy mega długo w tą gierkę, to co 5 czy chyba co 10 minut wychodzi kolejny kurczak ze swojej tej, jak to się nazywa? W ogóle tam, widzicie, jak to jest wszystko ładnie połączone? To jest mega, to jest po prostu mega, bo my chodzimy właśnie tam, tu jest ten kościół, widzicie? To jest po prostu mega. Dobra, co ja teraz tutaj muszę zrobić, bo znowu robię coś innego niż powinienem robić. Wyciągamy sobie teraz te klucze stąd. Pyk, mamy kluczyki, main door key. I co wam chciałem powiedzieć, a was nie skłamać, jest to, że... kurczaki co 5 minut nowe wychodzą. Te nowe kurczaki. Na początku jest tak, że tylko i wyłącznie wychodzi ten pierwszy kurczak, który się nazywa Gami. Nie wiem, dlaczego on się nazywa Gami. A później, po 5 minutach wychodzi ten, który się nazywa... Tabliczka zniknęła. A po 5 minutach wychodzi kolejny. I moi drodzy, w tym miejscu zostało mi tylko i wyłącznie jedno żyćko. Więc pewnie zastanowicie się, no dobra, juniorski, ale to mogę sobie wziąć egg gun. Ja wam pokażę, jak ten egg gun działa. To jest bez sensu. Ten egg gun jest bez sensu. Twórcy tej gierki wiedzieli, że gra jest mega ciężka, więc oni dali nam stworzyć tutaj od razu taki egg gun. Ale on jest bez sensu, bo... My tutaj możemy załadować chyba 5 jajek, z tego co mi się wydaje. Strzelamy do nich wszystkich. Im tu nic nie działa, patrzcie. Ja sobie naładuję tutaj, w ogóle to się też tutaj to czasami buguje. Ładujemy sobie, moi drodzy, jajka. Mamy 5. Strzelę do jednego. I z nimi się nic nie dzieje. Z nimi się nic nie dzieje. Nawet jak ja 5 razy uderzę, to z nimi się nic nie dzieje. Twórcy gry powinni zrobić coś takiego. Po pierwsze, zrobić tak jak w The Twins, czyli Granny 3. No nazwijmy tak tą gierkę. Widzicie? I to wszystko jest tak zbugowane, że to jest masakra. Oni powinni zrobić inwentarz, że mogę wziąć... No nie potrzebuję 10 przedmiotów mieć w inwentarzu. Ale potrzebuję mieć 2. I jakby tutaj ten kurczak się na przykład... O, co się teraz stało? O nie! Nieważne. Jakby teraz się stało coś takiego, że ten kurczak się przewraca, powiedzmy na minutę. Drugi kurczak się przewraca na minutę, okej. Okay. Trzeci kurczak przewraca się na minutę, okej. Okay. I godzi mnie tylko Evilnon. I ja mam w inwentarzu mam kluczyki, to uda się to przejść. Ale tak gonią nas 4 postaci. Evilnon, pierwszy kurczak, drugi kurczak i trzeci kurczak. I moi drodzy, to jest po prostu nie do przejścia. Patrzcie, strzelamy do kurczaka, co nie? No ten się akurat... No na ile on się przewrócił? Na sekundę? A ten? Go to nie rusza. A Evilnun? Ich to nie rusza. To po co mi jest ten egg gun potrzebny? Ja wiem, że ja jestem teraz zdenerwowany na tą gierkę, ale powiedzcie wy mi, po co mi ten egg gun jest na tą chwilę potrzebny? On mi jest w ogóle nie jest potrzebny. No dobra, i było coś takiego. Widzicie, wszyscy... Nie ma nawet trzeciego... O, idzie, trzeci kurczak. I jak ja to mam przejść, jak tutaj są 4 kurczaki? 3 kurczaki i Evilnun. Jak ja wziąłem ten main door key i miałem ostatnie żyćko, mówię, dobra, uda się. Widziałem, że on tutaj szedł, wyszedłem i oni tu już stali i mnie zabili. To nie było normalne. I jeszcze, zobaczcie to, podchodzisz tu. Padlock. Potrzebujesz 3 sekund, żeby to od...
5-6 sekund, żeby to otworzyć. To nie jest normalne. Ta gierka jest po prostu za ciężka. Ale miejmy nadzieję, że... No udało nam się uciec. Co prawda na Ghost Mode. Niestety, tylko i wyłącznie na Ghost Mode. Eagles Junior High School. Ale musicie... Gummy, come in. It's cold. Gummy, chodź, jest zimno. W ogóle nie widziałem tej cutscenki jeszcze. Eagles Junior High School. Już wiem, dlaczego oni się nazywałem Eagles. Ponieważ... Co wam chciałem powiedzieć, a was nie skłamać, jest to, że ona tutaj właśnie coś z kurczakami ma nie do czynienia. Will Sister Medallion complete her ritual? Will she carry on administrating more children? Are you ready to play in a harder mode? Nie. You'll need to get rid of the chickens to escape from the school. Jak? Ja nie mam żadnego pojęcia. Możliwe, że oni tutaj po prostu... Może da się ich jakoś uspać, uśpić, bo... Wydaje mi się, że ja po coś tutaj... Zaraziłem tą wodę, żeby ich tu jakoś zarazić, ale ja nie potrafię tej wody stamtąd wziąć. Tego jeszcze nie odkryłem. Dajcie znać koniecznie w komentarzach, czy udało wam się przejść na easy, czy udało wam się przejść na medium, czy udało wam się przejść na hard. Mi się, moi drodzy, jeszcze nie udało. Ja jestem typem, który po prostu za chwileczkę będzie tutaj nagrywał kolejny odcinek, żeby wam pokazać sekrety tej gierki. Na przykład sobie poczytamy wszystko i tak dalej, pooglądamy mapę. Przeszliśmy Evil Nun na Ghost Mode. No niestety, tylko i wyłącznie na Ghost Mode i jeszcze na emulatorze, ponieważ na komórce ta gierka jest po prostu za ciężka. Ale wspieram twórcę i kupiłem gierkę. Mam nadzieję, że wam się ten odcinek podobał. Tak czy siak, komentarze dnia, lista wspierających. Na razie, widzicie, cześć! Uuuu.